Tor jest po opadach deszczu, więc nie jest taki twardy. Moim zdaniem powinien być lepszy niż normalnie. Powinno wam się lepiej i przyjemniej jechać. Zdamy ciut szerzej, środkiem toru, żeby tutaj już być ustawionym do krawężnika. Nie starajcie się, zwłaszcza ty Maty, żeby nie wjeżdżać motorem i zaś tutaj i będziecie jechać tu już do krawężnika, to was motor pociągnie prostym i wyjedziecie sobie tak. Więc trzeba rzucić motocyklem dzisiaj na wejście w łuk, żeby się ustawić. To co ty Żabka robisz, żeby... Jakby podsumować, jednym słowem, kapitalnie, bo dzieciaki porobiły takie postępy, że aż sam jestem w szoku. Trzeba przyznać, że duża ilość treningów dzięki tutaj zapleczu sprzętowemu z klubu, ale też zapleczu finansowemu, no bo jednak to wszystko kosztuje. Mi marzyłoby się jeszcze trochę więcej. Ale i tak jest dobrze, trzeba podziękować za to klubowi, w sumie dzieciaki muszą za to podziękować, bo dzięki tej ilości treningów była opcja pokorygować ich błędy, nauczyć ich wszystkiego od podstaw, no i rozwinąć ich do tego stopnia, w którym teraz jesteśmy. Na początku chciałem to rzucić, bo początek był naprawdę, nie powiem trudny, bo był inny. Było to coś innego kompletnie z tym, co do tej pory miałem do czynienia. To nie była zwykła praca, to była odpowiedzialność za grupę dzieci, które ja sobie wziąłem tą pracę głęboko do serca i chciałem, żeby ich porządnie nauczyć, ale też wiadomo zadbać o ich bezpieczeństwo, bo jak będą umieli poprawnie jechać na motocyklu, to też będą jechali bezpiecznie, tak to nazwijmy, będą panowali nad tym motocyklem. Z perspektywy czasu pracuje mi się świetnie i to jest coś, co chyba mógłbym robić w przyszłości. No tego się nie da opisać. To jest coś, co tak naprawdę może zrozumieć tylko i wyłącznie rodzic, którego dziecko uprawia sport ekstremalny, bo wczuwanie się w rolę ojca piłkarza też to przerabiałem. To, tam nie ma ryzyka, tam jest tylko stres o to, żeby dziecko dobrze wypadło, a tutaj jednak ryzykujemy życiem dzieci i trzeba przyznać, że było to coś nie do opisania. Z drugiej strony wychowanka drugiego też mam. Też jest to odpowiedzialność wielka za jego jazdę, no bo jednak nie chce się za niego wstydzić, tak to nazwijmy. Ten pierwszy rok pracy, na razie dwójka, miejmy nadzieję, że jeszcze z czterech na koniec sezonu do licencji przystąpi i pomyślnie ten egzamin zda.
Szczerze powiedziawszy, no do końca sezonu trenujemy. Ostatnia licencja bodajże jest, znaczy się inaczej, nie wiem, może ostatnia, ale na koniec września, początek października chcielibyśmy wypuścić 5, niestety jeden nam się połamał. No takie z kolei rzeczy, żużel i to niebezpieczeństwo z tym związane. Do licencji powinno podejść 4 adeptów. A zima? Zima zobaczymy. Najpierw zakończmy ten sezon. Żużlowiec na pewno. A trzy trener? Czas pokaże, czy są w klubie zadowoleni z mojej pracy.